Witam wszystkich. Dzisiaj nietypowo trochę. Będzie gotowanie na ekranie, a mianowicie z Poznania jestem, także poznańskie pyry. Na pewno lubią pyry. Wszyscy lubią, bo każdy lubi frytki, ale na szybko można przygotować również plędze. Dzisiaj pokażę ekspresową metodę, także będzie bardzo ciekawa, jaką ja stosuję, bo bardzo lubię właśnie plędze, ale nie lubię tych metod, które opisywane są w przepisach, bo są czasochłonne. Także przede wszystkim nie obieram ziemniaków. Nie obieram. Trzeba je umyć wodą. W skorupce jest dużo różnych minerałów i wartości, które są skondensowane bardziej, że tak powiem, które są użyteczne i nie trzeba tego obcinać. Można to po prostu umyć, żeby nie zawierało ziemi. Mniej więcej tak będą wyglądać te ziemniaki. Także wrzucam sobie te ziemniaki tutaj. Mniej więcej tak, żeby zakryło mi, to jest pojemnik, że tak powiem, 400-500 ml, może nie, 650 ml do blendera, także tak odłożę. Potrzebna będzie jedna cebula, wrzucamy sobie kilka ziemniaków, jedna cebula. Cebulę już rozkrajam, ale zdejmuję tylko tą pierwszą warstwę. Potrzebne będą jeszcze dwa jajka. To jest dobra metoda na szybkie jedzenie. Jak na przykład przejedliście się frytkami, lepiej robić też ziemniaków frytki na oleju u siebie. Ja będę używał oleju słonecznikowego, co na otwartej patelni do nie aż takich wysokich temperatur jest ok. Wtedy lepiej nawet używać ten filtrowany, bo mniej się pali. Ten niefiltrowany jest dobry do sałatek. Takie kuchenne rewolucje, można powiedzieć. Ale mąka. Wrzucamy sobie mąkę pszenną. Można kombinować z różnymi innymi mąkami, bo uwaga, następny odcinek będzie plędze na słodko, czekoladowe mianowicie. Także 3, 4, 5 takich łyżeczek sobie wrzucam. Sól. I pieprz. Trochę tylko. No i co? Trzeba tylko dobrze docisnąć. Tu mamy blender. 900 W. Lepiej używać mocniejszy, także te słabsze mogą mnie pociągnąć z ziemniaków za surowo. Ale mocniejsze dają radę.
już jest załatwione, także ekspresowo i można smażyć. Potrzebny jest tylko olej. Wrzucamy sobie olej na patelnię. Ogólnie ja używam ceramicznej, można kupować ceramiczne, są w miarę, trzeba patrzeć też na te powłoki, wiadomo, najlepiej przyjrzeć się technologii również, ale i to się pewnie pozmienia. Ładnie wszystko zmielone, także nie trzeba się dużo męczyć, jest to wygodne dla wszystkich, że tak powiem. Można smażyć mąkę. Można podawać z różnymi rzeczami, tam rzucać placek węgierski na przykład, tu mięso, jakimiś sosami fajne. Ale można zawijać to w różne tam ruloniki, czy tam składać, tak jak w placku węgierskim. W takich dobrych punktach są na w Polsce na trasach, także polecam te drewniane, takie duże. Tam jest jedzonko najlepsze z tych wszystkich, co można zjeść na mieście, że tak powiem. Takie są duże drewniane punkty, jest kilka takich. Pod Łodzią jest. Tak, dobrze, może dobrze pamiętam, już nie pamiętam, ale jest jeszcze kilka innych takich samych. No i oni mają tam dobrą kuchnię. Ale można zrobić sobie na szybko w domu. Nawet czekoladowe. Będę smażył takie mniejsze, żeby było łatwiej przewracać, nie? Bo rozklapują się. A chciałbym, żeby na filmie ładnie wyszły. W miarę takie mniejsze, ale będzie łatwiej przerzucać i nie będzie tych efektów, co zwykle, czyli bałagan. Ale to jest fast food. Fast food, który można sobie zrobić. Tylko można pozmieniać technologię do przyszłej kuchni. I to też jest dobry motyw, żeby tutaj poruszyć w tym moim dziwnym programie. Trochę gotowania, trochę ten. Fajna metoda, szybko mówiłem. Kilka minut wystarczyło. Ile minęło? 8 minut. Także 8 minut można zrobić sobie placki ziemniaczane. Zapomniałem tylko widelca. Jest mi potrzebny do przewracania. Przy okazji coś pokażę. Dało się w miarę, ale ta łopatka jest za gruba trochę, trzeba skołować inną. No. I to jest metoda na łatwe, szybkie, ładne placki, posypuje się cukrem, wtedy są najlepsze, ale mówię, można kombinować, nie? Następny odcinek będą czekoladowe, ale pokażę jaką inną metodę, trochę taką, że będą takie fajne. Eksperyment jest taki, ale tak powiem, można sobie sprawdzić wtedy widelcem, czy są dosmażone. I tak sobie wyglądają. Bardzo ładne placuszki.
Właśnie pachną ziemniakami. Są... W międzyczasie kilka dziwnych treści, nie? Ja będę w międzyczasie też jadł, bo szkoda czasu. To jest szybka kuchnia w wykonaniu. I łyżeczka. Inny odcinek. Trochę ten, ale tylko troszeczkę. W związku z czym otworzę okno albo drzwi. Jest ładna pogoda. To wywieje wszystko. Tak to jest, jak zaczynam jeść w międzyczasie. Ale nie mogę się powstrzymać. Sprawdźcie mój przepis. Można sobie tak patyczkiem też sprawdzić, czy jest w miarę już. Ta druga strona trochę szybciej się piecze. Tego sobie odsunę, to będę kładł. Także niesamowite, naprawdę. Niektórzy tam dodają soku cytryny, żeby to ciasto im nie ciemniało, ale u mnie raz nie zdarza się ciemnieć. Nie trzeba dodawać cytryny, można, ale ja ogólnie nie polecam akurat do tego. No i mam z obierkami, czyli tymi najważniejszymi, skondensowanymi wartościami, nie najważniejszymi, ale są skondensowane do, które korelują też ze środowiskiem. Tak, te wierzchnie warstwy, pełniejszy zapis. Tu sobie olej trochę na tą stronę i syk. Także nie trzeba tego soku z cytryny dawać. I też są ładne, kolorowe, nie? Jasne. Nie dałem cukru. W ogóle ziemniaki to są takie rzeczy, że można zrobić z nich mnóstwo. Czasami kilka dodatkowych składników. Lepiej nie przypala, ale nie ma to znaczenia. Lepiej nie przepalać.
A jak już się przypaliło, no to trudno, nie? Ale zostają te małe odłamki na patelni i trochę śmierdzą. Ja sobie tutaj jeszcze podjem, zaraz wracam do takich kuchenny będzie bardziej. Ale w przyszłości będzie można pozmieniać lepsze urządzenia grzewcze i będziemy mogli, że tak powiem, więcej sobie smażyć w wielu ciekawych miejscach. Grille przenośne na kilka volt, bo to jest tylko inna technologia. Samo zauważenie, że zwarcie daje efekt grzania, no też jest dobre, nie? Ale to nie znaczy, że trzeba tylko to wykorzystywać do samego końca, bo jest kilka innych metod, ale o tym później. Zrobimy sobie trochę oleju. Trochę śmierdzi już, nie? Te kawałki, które się przypaliły, ale to nic. Najważniejsze, że będą dobre placki. Kolejny odcinek nietypowej serii. Jestem fanem ułatwiania sobie życia, także promuję moje metody, również na kuchnię, szybsze, zdrowsze, tylko trzeba mieć dobre składniki, nie? I wtedy więcej osób będzie mogło sobie zrobić z takiego pomysłu na szybko. Ten, bo może mieli niektórzy po prostu tron na różnych tarkach, wtedy robienie placków ziemniaczanych wydaje się mozolnym zajęciem, szczególnie dla mam i tak dalej, ale to nie jest ten, a to jest niedobrze, bo akurat placki ziemniaczane są dobre i zdrowe. No a może to być bardzo szybciutko, ciach, 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 ciach. 8 minut nie wyszło i już jadłem placki. Żeby takie nie za grube robić. Pokażę, jakie mniej więcej dawki. Takie kluski, żeby się po prostu pyknął. Zależy od tego, jaką opadkę macie.
ja się tu podjem. Naprawdę nie mogę się powstrzymać od jedzenia na tych ogniach. Ale również frytki tak robię. Nie obieram ziemniaków, tylko dobrze myję i w skorupkach kroję. Dużo szybciej, zdrowiej, równie dobre. W wielu restauracjach też tak robią. Jak mają dobre ziemniaki, to je dobrze myją. Odpowiednim tym, najlepiej taką parą. I wtedy są, że tak powiem, czyste, można je jeść. Nawet jak nie są, to i tak w porównaniu z tym, co się je na co dzień, to wcale nie jest trujące, jakby były mniej umyte. Dobra. Co by tutaj jeszcze? No, można podawać z różnymi rzeczami, nawet na słodko, również te czekoladowe. To następny odcinek, bo będę robił, to pomyślałem, że nakręcę. Ale te wolę bardziej, bo są dobre na co dzień. Chociaż tamte zobaczymy, jak wyjdą, nie? To taki eksperyment, ale na słodko są. Tak powiem. Na bieżąco prawie wchodzą, ale to już jest ostatni, także to jest jednoosobowa porcja, dlatego sobie jem. W każdym razie polecam z szybkich dań, jakie można sobie zrobić bardzo szybko samemu. Oczywiście mając blender. Ale jeżeli nie macie, to macie już po prostu następne urządzenie, które wiecie, że musicie kupić do kuchni. Bo tak, soki, wszystko inne z pewnych owoców, różne inne miksy i substancje można wrzucać. Oczywiście, jeżeli zakupicie takie mocniejsze i jest wygodniej w kuchni po prostu.
czy to jest najlepsza forma do podawania na szybko, mianowicie z cukrem. No i ja sobie teraz tylko to wypłuczę, wlewam wody po prostu do tego, też wkładam na chwilę, cyk, zaraz rzucam gruszkę tam jakiś grejpfruta, zrobię sobie sok i załaduję ten filmik jako ciekawostka. No i następny, który możecie sobie obejrzeć. Wydało się, też jem. No, do usłyszenia.